No i co? Ciągnę ładną rybę i weszła mi w zaczep. Bo chyba to nie szczupak walnął, że aż taki... No raczej nie, bo stoi w miejscu. Krótszy bandana. Co zrobić? Chciałem na szybkiego włączyć kamerę i nie skupiłem się, co się dzieje pod wodą. Strzeliło. Cały zestaw. No i lipa. Jest kolejna rybcia. Myślę, że będzie ładna płoć. No. Tak, tak, bardzo ładna płoć. Ja myślę, że będzie hybrydka w końcu. Nie duża, ale zawsze. Albo ładna, duża płoć. I puściła. No kurczę, byle. Spięła się przy samym brzegu. Cześć ludkowie. Pierwszy raz w tym roku. To znaczy nie w tym roku, tylko na wiosnę byłem kilka razy, ale tam dalej. Tutaj jestem pierwszy raz w tym roku, w tym miejscu, na rzece Shannon. Już od razu powiem, dla tych, co śledzą moje filmy tylko dlatego, żeby dowiedzieć się, gdzie są te miejscówki, no to łowię na Stikopie, portumnie na rzece Shannon, że nie musicie się nawet wyrężać, żeby jakoś tam dojść do tego, gdzie ja łowię, bo są tacy, co śledzą mój kanał tylko i wyłącznie po to, żeby zdobywać, jak nie w ten sposób, to winny zdobywać informacje, gdzie ja łowię i szybciutko tam lecieć. No bo Rafał tam mówił na filmie, to tam trzeba lecieć, nie? Moja nieuwaga, nie udało mi się jednej z miejscówek zachować w tajemnicy. No i tyle. Więc mówię na Stikopie, dla informacji niektórych. Na innych filmach będę bardziej uważny, będę starał się jednak zachować anonimowość po części tych łowisk. Bo też kilka łowisk zostało mi powiedziane przez znajomych pod warunkiem, że nie będę tego ofem informował o tym. No żeby za chwilę, już nie powiem kto, się nie zjechał, bo to wiecie jak to jest, nie? Zjeżdżają się moment i potem już jest lipa, łowisko jest spalone. Ale nie o tym. Jestem na Shannonce, po południu, w niedzielę pojechałem sobie. Jakieś 2 km mam od domu. Jakieś płoty się zaczynają brać, jest fajnie, sympatycznie, ale skutery wodne i motorówki, pomimo że jest ograniczenie prędkości, nie wolno tu pływać szybko, bo fale podmywają brzegi, rozmywają te brzegi, uszkadzają te brzegi. No ale wiecie jak to. On ma skuter zatankowany i pocał mi gdzieś. Nie? Pływają, tu jest ciężko, ciężko o spokój, ale i tak jest fajnie, wiecie, chciałem posiedzieć sobie tak typowo na lajtowo, stołeczek, kukurydzę, robaki, miałem zanęty jeszcze, z zamrażalnika wyciągnąłem zanęty, bo miałem jej z poprzedniego wypadu, nie rozrabiałem praktycznie, więc mówię, jadę, spróbuję. Nie nastawiam się na wielkie wędkowanie. Złowiłem już 3 ryby. Jedna mi weszła w zaczep. To też wam pokażę, bo najpierw nagrałem to, jak ją ciągłem. Praktycznie pierwszy rzut i od razu był buch. Pierwszy czy drugi. Weszła mi w zaczep i zerwałem cały zestaw.
Potem chwyciłem jeszcze chyba dwie rybki i się uspokoiło troszkę, bo zaczęli pływać tymi skuterami. Więc mówię, przywitam się teraz z wami. No i co, kochani? Myślę, że posiedzę jakieś 3 godzinki. Może jakąś hybrydę większą się złapię. Może jakąś piękną płoć. Bo na wiele nie liczy, dlatego że jest druga połowa sierpnia. I zresztą nie jest ten czas, żeby ryba się już tu meldowała z jeziora, które jest około pół kilometra stąd. Myślę, że wrzesień, październik ta ryba wejdzie tutaj. No i wtedy będzie, choć też niedługi okres, może miesiąca, gdzie będzie można fajnie połowić. Czy na spławik batem, czy na fidera. No wszystko też zależy od pogody, tak? Jak wiecie, to ryba nie funkcjonuje według naszego kalendarza, tylko swojego. A ich kalendarzem, ich wyznacznikiem jest temperatura wody, nie nasz kalendarz. Że jest 15 sierpnia, a w tamtym roku już 15 sierpnia już łowiłem, prawda? Więc tu już 15 sierpnia jest, muszę łowić. Nie, nie, nie ma czegoś takiego. Jednego, no cały czas mi bierze. Jednego roku wcześniej się zrobi ciepło, drugiego później. W trzecim roku są w tym czasie powodzie, następnym susze. Każdy rok jest inny i ryba, wiecie, funkcjonuje według temperatury wody. To jest jej wyznacznik. Kiedy się ma trzeć, kiedy ma wejść do rzeki. No i jest. Ja tu z wami gadu gadu. Pokażę wam. Z wami gadu gadu, a tu ryba na dwie kukurydze. Woli informacji. Bardzo ładna płoć. Bardzo ładna płoć, naprawdę. I kolejna rybcia. Fajnie się wkręciły, naprawdę. Brania są praktycznie około minuty po rzucie. Do półtorej, może minuty. Zmieniłem całkowicie podejście. Miałem jednouncjową szczytówkę. O, proszę, kiebrania. Staram się do kamery mówić, a czuję tu. Jest, widzicie? Jednouncjową szczytówkę zmieniłem na dwuuncjową, bo jest dość mocny uciąg wbrew pozorom. I koszyk 45 gram Prestona duży. I całkowicie inaczej się łowi. I kolejna płoć. Tym razem nie taka duża. Całkowicie inaczej się łowi, stabilniej. Jednak te 30 gram koszyk, jednouncjowa szczytówka, to było mało. Była zbyt wygięta wędka. Koszykiem tam przy dnie rzucało jak chciało.
Teraz jest dużo stabilniej. Mówi się całkowicie inaczej. Do koszyka daję troszkę kasterów cały czas. 2-3 kukurydze. Na haczyk kukurydza i jeden biały robak koloru czerwonego. Łowi na 28 metrze. Głębokość myślę jakaś 7 metrów, 8. Meldują się same płocie. Złowiłem już kilkanaście takich dość ładnych. O, już było duże branie. Naprawdę brania są mocne. To są takie walnięcia. I siedzi kolejna. Fajnie się można pobawić z tymi płociami. Wiecie, jak biorą takie 10-15 cm, to żadna przyjemność, ale już taka 25 cm, 30 cm z dość większej głębokości. Co to? Nie, kochani. Nie tym razem. Okoń. Nie tym razem. Jeżeli by ktoś nie wierzył, proszę. Okoń na kukurydzę też weźmie. Wszystko, co mu się tam poruszy, to nie odmówi, nie? Fajna pogoda, bo w południe, w dzień słońce dość mocno grzało, a teraz przyszły chmurki, jest godzina 4:30 po południu, łowię już z godzinkę, złowiłem 14 płoci plus ten okoń. Nie wiem, zaliczamy go? Jeśli go zaliczamy, to 15 rybka. Fajnie, lubię łowić na kukurydzę, bo są takie, wiecie, mocne brania. To jest konkretne branie. Haczyk 12. Nie ma tutaj miękkiej gry. To musi być zdecydowana płoć, która połknie to. Aha, skróciłem jeszcze przypon, bo na początku miałem metrowy. Teraz mam gdzieś jakieś 60 parę centymetrów. Wiązałem od ręki teraz na bieżąco, nie? Bo do minimum mam sprzętu, nie chciało mi się nosić to, co musiałem wziąć, plus jedno piwo. Wziąłem sobie trochę haczyków, żyłka przyponowa. Do minimum, gratul. I kolejna rybcia. No myślę, że będzie większa. Jak poprzednie.
Oby tylko szczupak się nie zameldował. Ależ piękna płoć. Ale kochani, piękna płoć. Coś pięknego. Fantastyczne. Fantastyczna płoć. Haha, mamy ją. Mamy ją. Coś pięknego. Oczywiście jakiś to żaden rekord nie jest, ale naprawdę. Piękna rybcia. Popatrzcie się na drugie stanowisko. Nawet nie idzie tam przejść, bo dżungla. Kurczę, nawet tam nie idę. To jest totalnie wszystko zarośnięte. No tak jest, od wiosny tutaj nikt nie łowił, bo ryba jest na wiosnę i na jesień. Masakra. Nie da się przejść praktycznie na inne stanowisko, żeby coś popatrzeć. Widzicie? Jaka dżungla? No tak jest. Ryby nie było, to i wędkarzy nie było, nie? Znowu mam fajną płoć. Super. Jest kolejna. Nie wiem już która. Wszystkich wam nie nagrywam, ale same płocie. Wow, ale mi walnął szczupak. Ogromny szczupak mi walnął płoć. Ogromny jest, ogromny. No i puścił. Z przeponem. Po krótkim, ale emocjonującym holu szczupaka ogromnego. Boję się tutaj przy tej półce, żeby mi znowu nie walnął. 10 minut było totalnej ciszy. Jest
kolejna przyzwoita płoć. Szczupak narobił tutaj zamieszanie. Ryby się trochę spłoszyły i odeszły. Ale trwało to 10 minut. Za to natomiast wróciły skutery. Narty wodne. I znowu mi tu pod nosem pływają. A mają kilkaset metrów stąd, mają olbrzymie jezioro. Możliwości do pływania szaleństw dużo większe jak tu. To nie, uprą się i tak będą, wiecie, przed nosem. No i co im zrobisz? Nic im nie zrobisz, bo ci powiedzą, że oni też mogą. Pokażą ci środkowy palec i tyle. Mówię, 10-15 minut po tym szczupaku było absolutnie bez brania. Bodajże w trzecim czy czwartym rzucie buł. Może rybki wróciły. Miejmy nadzieję. Aha, odznaczyć. Szału jakiegoś wielkiego nie ma, ale jest bardzo fajnie. Bardzo sympatycznie. Co jakiś czas jest buch. A pomimo tego ryby biorą. Bardzo piękna płoć. Widzicie mądroków na jednym skuterze we trzech. Powiem wam, że zrobiła się totalna cisza i dobre 20 minut nie miałem brania. Muszę coś wykombinować. Została mi godzinka łowienia. Łowię już 2 godziny. Coś trzeba wykombinować, żeby złowiłem, jak do tej pory, 25 rybek, 24 płocie i jednego konia. Nic innego nie chyciłem. Ale z 20 minut przestało brać. Coś trzeba wykombinować, nie wiem jeszcze co. Zacznę od zmiany przynęty. Przejdę na same magecy. Rzucę dwa razy. Jeżeli to nie pomoże, przejdę na kastery. Cały czas dość sporą ilość do koszyka dawałem kasterów w czasie łowienia. Więc, a łowiłem na co innego, więc cały czas tam się budowało to łowisko pod kastery. Spróbujemy. I popatrzcie się. Zmieniłem tylko przynętę i atomowe branie było. Jest fajna rybcia. Naprawdę. Branie było atomowe. Pierwszy rzut zmieniłem z kukurydzy na trzy białe robaki, trzy magecy. Jest hybryda. Jest hybryda. Hybrydka, bo to jeszcze nie te jesienne.
hybrydy, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Widzicie? Taka hybrydka. Mieliście przykład, kochani, że jednak warto kombinować z przynętami. Jeżeli przez 2 godziny były systematycznie, nawet rzadko, ale systematycznie brania, nagle przychodzi 20 minut całkowitej ciszy, coś jest nie tak. Oczywiście nie wiemy, co się tam dzieje. Mogła ryba odejść, mógł przyjść drapieżnik. Jest. Widzicie? Znowu jest. Popatrzcie się. Miałem posuchy z 20 minut, może pół godziny, nie pamiętam już. Teraz drugi rzut na robaki i jest druga ryba. I to praktycznie od, wiecie, z kolana, od ręki. Piękna pocz też. Naprawdę. A gdybym nic nie przykombinował, tylko bym siedział i bym marudził. Nie bierze. Przestały brać. No, przestały, ale czemu przestały? Wiecie, gdyby one odeszły całkowicie stąd, to nie zrobilibyśmy nic. Nie mielibyśmy na to wpływu. Ale tego nie wiesz, czy one tam są, czy nie. Więc trzeba zawsze kombinować. Ja często widzę kolegów po kiju, jak po prostu przez jakiś czas łowią ryby, potem przestają, bo przestaje ryba brać, ale oni nic nie zmieniają, nic nie kombinują. Tylko nie bierze ryba, przestała brać, trzeba jechać do domu, nie? No kurczę, no. I tak tu jesteście, i tak tu jesteście. O, choroba, co to? I tak tu jesteście, i tak tu jesteście, to... Szkoda nie kombinować, prawda? I macie przykład. Przed tym brały mi piękne płoci na kukurydze. O, oznaczyć trzeba. 27. Pięknie mi brały kukurydze, na kukurydze płocie. Potem koniec, cisza. No i co? I też mogłem zwinąć się, jechać do domu, już koniec. Co miałem złowić, to złowiłem, ryba odeszła i... Ale nie, mówię, no, pokombinujemy. I widzieliście. Już jest branie. Już jest branie. Oczywiście nam dałem trzy magetsy. 2 czerwone, 1 biały. I zawsze jest większe prawdopodobieństwo, że na białe robaki będą te małe skubać, ciągły, szarpać. Bo jednak kukurydzę to musi większa ryba połknąć. Chociaż też te małe też walą w tą kukurydzę, ale większe szanse jest, nie? Jak damy 2 ziarka kukurydzy. A na białe robaki, no to albo wszędzie bliskie okonie, albo te małe płocie, nie? No ale jak nic nie łowimy, siedzimy, no to żal nie spróbować, nie? Branie miałem, ale skupiłem się, żeby coś do was mówić, nie zaciąłem. I teraz poczekamy jeszcze z minutę. O, jest. I jest ryba. I to ładna. Uuu. No, dzisiaj oprócz tego szczupaka, którego na kiju miałem, będzie to raczej największa rybka. No wiem, nie jest to jakiś rekord świata, nic, ale... Ale wiecie, no... 25-centymetrowe płotki, jak się łapie... I siądzie taka 30-centymetrowa, czy... Może nawet jest troszkę większa. No. Tylko, żeby mi szczupak nie walnął. Hybryda. No. Chodź tu. No ta już jest fajna, słuchajcie.
Ta już jest fajna. No, no, no. To co misiaki lubią. Misiaki. Widzicie? Taka. Dobra, odczepię ją. Bo znowu będzie tak przedtem, że narobię tutaj coś. I co, warto było przykombinować? Warto. Czyli po zmianie przynęty minęło jakieś 10-12 minut, złowiłem 3 ryby. Dwie hybrydy i płoć. Ta druga to już była taka półkilowa, bo gruba była. Ciężka. Takimi rybami fajnie, bo w miarę szybko się je wyciąga. I na zawodach, jakby brały takie, to by fajnie się budowało wynik, nie? Jakby brały. No ale to nie koncert życzeń. A i dobrze. Widzicie, takie łowienie, nawet takie lajtowe jak ja dzisiaj, ze stołeczka, minimum sprzętu, wymaga stałego myślenia i kombinowania. Nie poddawania się, że nie bierze. No, lepiej zadać sobie pytanie, nie bierze, bo co? Bo czemu? Może coś źle robię. I znowu jest branko. I wiecie, zmieniłem na te trzy magecy. Skoro bierze, nie kombinuję. Przestaną brać przez dłuższy okres. Znowu coś się przykombinuje, nie? Mogą stąd iść, mogą się podnieść. Mogą stać w toni, 2 metry nad dnem. To też idzie wyczuć. Bo gdy rzucamy przynętę, ona opada i często czujemy w ręce puk, puk. Opadnie, cisza, nie? To wiemy, aha, jeżeli nam się to tak zdarzy kilka razy pod rząd, a opadnie na dno i nie bierze, czyli co? Ryba się podniosła, jest w toni. Wtedy trzeba kombinować. Wydłużać przypon, lżejszy koszyk, starać się tą podnieść tą przynętę, żeby wolniej opadała. Ja wtedy daję często, dlatego ja trzymam kastery w wodzie. W ogóle jak zamrażam, też w wodzie. Wtedy po odmrożeniu są jak świeżutkie, nie są czarne. Na sucho nie mroźcie kasteru. Ale na rybach też trzymajcie je zalane wodą. I te, które pływają, często wędkarze wybierają ręką i wyrzucają. Łowią tylko na te, które nie pływają, czyli są na dnie pojemnika. Ale ja nigdy nie wyrzucam, bo jeżeli ryba się podniosła, to na te kastery fajnie się łowi. Jak dasz dwa te pływające kastery, one wolniej opadają. Mało tego, tak samo wtedy do koszyka daje też te pływające kastery. Po co? Staram się wtedy podnęcić te ryby, które są w toni. Czyli z koszyka kaster, jeśli się wysypie, on idzie do góry i tam nęci te ryby. A gdyby się wysypał na dnie razem z zanętą, skoro tam nie ma ryby, co ma nęcić? Co ma wabić, nie? Jakiś szczupaczek chyba tutaj goni rybki przy samej kładce. Dlatego łowienie jest takie piękne, bo jest nieprzewidywalne. Zmusza nas do myślenia. To jest takie ambitne łowienie, wiecie, o co chodzi. Oczywiście można to całkowicie olać, siedzieć sobie i bierze to, bierze nie, to nie. Tak też można i to też jest w porządku, nie ma problemu, nie?
ale odłowiłem 3 ryby i mój hura optymizm chyba też za chwilę zostanie przygaszony, bo choć było branie. Dobra, ściągniemy i zobaczymy, w jakim stanie są rybaki. Czy są wyssane, czy są nienaruszone, czy po prostu może ich już tam nie ma. To też nam dużo powie, co się wydarzyło. Nie? No właśnie, to co mówiłem. Haczyk pusty. Czyli wtedy, co było branie, dość delikatne, nie zaciąłem, a one ściągły, ryba ściągła robaki z haczyka. Skoro ona jest taka cwana, to założymy robaki inaczej. I systematycznie kastery i kukurydza idą cały czas do koszyka. Widzicie? No to chluśnie buśnie, nie? Zobaczymy, po jakim czasie będzie branie. Jeżeli będzie praktycznie od razu, czyli ryby tam stoją, nie podniosły się, stoją przy dnie, o, już było branie. Poprawi, czy nie? Naprężałem, wiecie, zestaw. Bo ja łowię na plecionki. Naprężałem plecionkę. Jest branie. Ale strasznie delikatne. Cierpliwości. Trzeba mieć cierpliwość. Mogłem zaciąć. Nie zaciąłem. Ale nie poddajemy się. Jeszcze ten rzut nie jest zmarnowany. I robaki mogły zostać albo wyssane, albo ściągnięte. No tak, teraz już się nic nie wydarzy. Widzicie, zmora. Czyli tam jest zaczep jakiś. Dzisiaj straciłem cały jeden zestaw i kilka przyponów. No i nie wiem, co teraz, czy jest haczyk, czy nie. Jest. Ale pusty, nie? Czyli widzicie, to lekkie branie, lekkie wskazanie na szczytówce, jednak to powinno być przycięte. Chociaż przyzwyczaiłem się do tych mocniejszych brań, co na kukurydze te płocie, nie? Brania były naprawdę mocniejsze. A teraz zrobiło się delikatnie. Dobrze. Wedle życzeń. Teraz spróbuję zaciąć od razu. Wiecie, to jest takie lekkie, nawet nie branie. Znaczy, to jest branie, tylko specyficzne, bo to jest ta szczytówka, ona po prostu nie ugina się, tylko tak jakby drży. I to jest właśnie branie.
Ryba nie chyta i ucieka. Zobaczymy, po jakim czasie teraz będzie branie. Naprężam zestaw. Jest. Ale pudło. Zaciąłem i nic. Zobaczymy, czy powtórzy. Ta szczydłka po prostu drgała. Ona się nie ugina, tylko drży. Często właśnie tak biorą hybrydy. Często właśnie jesienią. Ta hybryda podpłynie do haczyka i ona sobie tam próbuje to. I nie, że chyci i ucieka. I wtedy szczytówka się wygina, zacinamy książkowe branie, tak? Ona podpłynie, weźmie do pyska i tam sobie to... To wtedy mamy wskazania na szczytówce, ale to są tylko drgania. I często wahamy się. Zaciąć, nie zaciąć, poczekamy, wygnie się szczytówka. A to właśnie powinniśmy wtedy... Proszę, mamy gościa. Zobaczył, że jest wędka, opływa na koło. Dziękuję ci, kolego. I skoro nie powtórzyła, nie czekam. Nieskończoność. Maksymalnie pół minuty. Do minuty, jeżeli nie powtórzy. Wtedy będziemy wiedzieć, co się dzieje, nie? Ale widzę, że robaki są. W jakim stanie? Proszę. Zobaczcie. Jeden robak jest dobry, a to jest wyssane, flak. Tak zwane firanki. Widzicie? I to wcale nie były małe, niekoniecznie to musi być, że to małe rybki skubały. Ale dość gadania, próbujemy łowić. Zobaczymy tym razem, czy też praktycznie po rzucie trzeba odczekać. To nie jest, że one od razu biorą. Trzeba odczekać, jak koszyk opadnie, tam się ustawi, to nawet do kilkunastu sekund trzeba odczekać. No nie? Czyli one nie stoni, są na dnie. I siedzi. Ile trwało porzucie? 10 sekund i rybka jest. I też będzie fajna. Widzicie? Wcale nie było nawet ugięcia szczytówki. Ona tak zaczęła drżeć. Drżeć? Tak się to mówi? Drżeć. Drżeć. Drgała. Drgająca szczytówka, tak? Ona drgała. Będzie ładna rybka. Hybrydka. Oczywiście lenistwo. Widzicie? Taka o. Miała spotkanie bliskie chyba ze szczupakiem, bo... Widzicie? Nie ma skrzeli. Już ją wypuszczamy. Płynie rybko. Minęła minuta i mamy... kolejne branie i kolejna ryba. Aha, ale popatrzcie się. Okonek. I jest kolejna rybka. Praktycznie co rzut jest ryba. Co rzut jest branie i co rzut jest ryba.
Postaram się wam pokazać. Nie są tu jeszcze te jesienne, duże, wypasione mamuśki, ale sympatyczne płocie, hybrydki. Takie, taka płotka. Widzieliście tu jakieś służby z Waterwaysa albo nie wiem, może straż pożarna? Na pewno jakieś służby, albo trening mają, albo wiecie, jest niedziela, pływają, kontrolują, tak myślę. I mam kolejną rybcie. Tak do znudzenia. Znaczy nie dla mnie do znudzenia, bo mnie to nie nudzi, ale może was już nudzić. Ci się nie poddają. Już jest wieczór, a oni dalej. Tam i z powrotem. I znowu mamy rybcie. Ale już nie taka duża jak tamta. Myślę, że to będzie płoć. Tak, bardzo ładna płoć. O, jeszcze zeszła. No i kolejna. Chcę wam się to jeszcze oglądać. Nie jest duża, ale taka sympatyczna. Do wody. Odfajkować. 31. Rybka. Myślę, że posiedzę jeszcze z pół godzinki i się będzie czas wijać. No i będzie naprawdę bardzo ładna ryba. Pranie było właśnie takie delikatne. Lekko szczytówka drgała. Ja to zaciąłem. Myślę, że będzie hybryda. Co tu mamy? Tak. Fajną hybrydkę. No, słuchajcie. A podbierak zaplątany statyw od kamery. Fajna rybcia. A już miałem się do domu zwijać. To są właśnie te chwile nad rzeką, które lubię najbardziej. Bardzo ładna rybka. Widzicie? Taka sobie hybrydka. Daleko jeszcze do tych dużych, ale już jest fajna. Tak przez 3 godziny. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem.
I znowu mam kolejną fajną dużą rybkę. Wiecie, dużą, no dużą to jest pojęcie względne, bo to jest, to nie są jakieś olbrzymy, ale przy tych płociach, które się dubało, które też notabene nie były malutkie, tak ta rybka już jest naprawdę sympatyczna. Pokaż się, co to jest. Wow! Kochani! Czyżby to był leszczyk? Mamy go! I chyba to jest lechor. Nie, hybrydka. Ale fajna. Spokojnie. Co ty mi tu narobiłaś w tym podbieraku? Oczywiście haczyk się wypiął z pyska. Tak. Widzicie, taka kolejna hybrydka. Los do wody. Mam kolejną rybę i to będzie już raczej ostatnia rybka. Albo może jeszcze chwilę. Piękna płoć. Cudowna. O Jezus. Gdzie podbiera? Patrzcie się, co się dzieje. Patologia. Piękna płoć, popatrzcie się. Nie olbrzym, ale ciężka, grubiutka. I odznaczamy 39. To na dzisiaj już kończymy. Licznik stanął na 41. Myślę, że już nic się nie wydarzy, kochani, bo brania były już coraz rzadsze. Już kombinowałem, zacząłem kombinować troszkę z przynętami, ale już nic nie pomaga, ani kukurydza, ani kastery. Ten ostatni rzut wykonałem też na magency, czyli na białe robaki koloru czerwonego i białego, ale nie wiem, czy już coś się wydarzy, więc na dzisiaj kończymy. Bardzo fajnie było, jakieś 3,5 godzinki łowienia, 41 rybek, czy to jest dużo? No wiecie, no, takich malutkich się po 200 łapało, nie? Batem, więc te 41 nie robi wrażenia, ale były to fajne, grube płocie. Okazałem, takie około 25, nawet i pod 30, 28, 23, 22, no takie płocie. Umówmy się, żeby miały między 20 a 30 maksymalnie. Bo kilka takich było 30, około 30. Kilka hybryd, dwa okonie. Dwie czy trzy hybrydy takie już fajnawe, półkilowe gdzieś. Także myślę, że był nieźle. Gdyby była siatka, no to kilka kilogramów by było. Ale dzisiaj siatki nie brałem. Sprzętu do minimum. Wyskoczyłem tak spontanicznie. Praktycznie to, że dzisiaj będę łowił, to wpadło mi do głowy. Zdecydowałem przy obiedzie, więc na szybkiego miałem troszkę robaków. Część padnięta, część jeszcze żyje. Zanętę z zamrażalnika. Notabene to jest zanęta w ogóle nieprzygotowana pod feder. Ona jest z gliną rozpraszającą, typowo pod bata miałem ją przygotowaną, ale miałem w zamrażalniku. Mówię, biorę co jest. No i się okazało, że jest okej, no nie? Nic nie przeszkadza. Było fajnie.
Więc dla tych, co mnie śledzą, by wyczaić miejscówę, zapraszam tu, ryba bierze, można połowić, rzeka Stikop, środkowe stanowisko, więc szybciutko możecie tu przyjeżdżać i łowić. Nie musicie czaić, gdzie to jest, czytać na bramach, co napisane. Ja wam już mówię, o! Może jeszcze zaliczymy jakąś rybkę, bo branie było, ale skupiłem się na rozmowie z wami. Ale nie zaciąłem. Więc szybciutko możecie przyjeżdżać i łowić. Już wam ustępuje miejsca. Już możecie łowić. Dziś nawet, od jutra możecie łowić. Żałosne, ale no co zrobić. Są i tacy ludzie. To tyle no. Ja już kończę. Żegnam się z wami. Oglądajcie następne moje filmy. Za tydzień też jadę potrenować sobie, ale batem. Przypuszczam, że to będzie mniejsza rybka, ale będę łowił bardziej na ilość. Zobaczymy, co się uda. Będę chciał łowić na ilość. A czy będę łowił na ilość, to się okaże. Za 2 tygodnie mamy zawody, więc chcę sobie potrenować bacikiem. To tyle. Nie zanudzam. Trzymajcie się, ludkowie. Pa, pa.